Generalna w Predazzo przed mistrzowskim konkursem na dużej skoczni na medal w wykonaniu Kamila Stocha. Polak uzyskał drugi wynik dnia, 125 metrów. Lepszy był o metr tylko Peter Prewc ze Słowenii. To gościowo nie było źle, natomiast technicznie tam jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Po ósmym miejscu na normalnej skoczni nasz lider nie obiecuje medalu, ale co najważniejsze, nie traci dobrego humoru. Niczego nie można być pewnym. Chyba, że śmierci i podatków. Kwalifikacje bez trudu w komplecie przebrnęła trójka Polaków. Maciej Kot był 6, Dawid Kubacki 13, a Piotr Żyła 16. Jutro to skoryguję, to co właśnie tam przeleciało, no to powinno być w porządku. Dzisiaj dwa skoki były dobre. Myślę, że to zapowiada taką fajną, ostrą walkę jutro. Kwalifikacje wygrał Wolfgang Lojc. Daleko latali też złoci medaliści z Oslo, Thomas Morgenstern i Grzegorz Lirenzauer. Oprócz Austriaków i Kamila Stocha głównymi kandydatami do medali będą jutro Norwegowie z Bardalem na czele, Niemcy i zawsze groźny na mistrzowskich imprezach Simon Amann. Z Predazzo, Michał Regulski. Tyle właśnie kosztuje złoty medal na Mistrzostwach Świata. Peter Nortug nigdy wcześniej nie wygrał biegu na 15 km stylem dowolnym ze startu indywidualnego. W Val di Fiemme na trudnej, pofałdowanej trasie też nie był faworytem. Prowadził jednak od startu do mety. Srebro dla Johanna Olsona, brąz dla innego Norwega, Torda Asle Gjerdalena. Dałem z siebie wszystko na dwóch pierwszych okrążeniach i zarobiłem bezcenne sekundy na finisz, a wtedy byłem już naprawdę zmęczony. Najlepszy z Polaków Maciej Kretschmer, 36, choć do 10 kilometra biegł po znacznie lepsze miejsce. Po 10 kilometrze trochę mnie odcięło, tak na 2 kilometry nie mogłem dojść do siebie. A jutro po 4 dniach przerwy na start wraca Justyna Kowalczyk. Polka pobiegnie na drugiej zmianie naszej sztafety i to będzie próba generalna przed sobotnim biegiem na 30 km stylem klasycznym. Gdybym tak potrafiła walczyć dla siebie, jak potrafię walczyć dla sztafety, to 1/3 medali miałabym więcej tych dużych imprez. Nie wiem, po prostu potrafię się tak mocno zmusić, potrafię się tak bardzo mocno wyjechać. Na pierwszej zmianie Kornelia Kubińska, na 3. i 4. już stylem dowolnym Paulina Maciuszek i Agnieszka Szymańczak. Naszym celem miejsce w 6. A wszystkie oczy na Norweżki, bo one w gwiazdorskim składzie. Steira, Johaug, Weng i Bjergen. Kiedyś na podbój ruszali łodziami Wikingów. A teraz przybywają taką potężną flotą. Nie zmienia się efekt. Łupią złoto za złotem. Mają ich już 5, a jutro w sztafecie znów będą zdecydowanymi faworytami. Z norweskiego Val di Fiemme, Sebastian Parfianowicz. Czwartkowe emocje w Val di Fiemme rozpoczną już o 9:50 skokami specjaliści od kombinacji norweskiej. Rozstrzygający bieg o 15:25. Tuż po południu w 2 rywalizacja sztafet. Przed 17:00 w 1 konkurs skoków. Wszystkie relacje w TVP Sport i na naszej stronie sport.tvp.pl.